sobotę 23 października o godzinie 15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Jerzym Prokopiukiem o astrologii i o końcu świata prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie po raz pierwszy w sobotę i Jerską, która po raz pierwszy będzie nam pomagała przy tym programie w zastępstwie za Jarka Kreta. Jarka Kreta nie ma, zachorował dokładnie na serce. Mówiąc szczerze, nie wiem, czy zachorował na sercu, w sercu, w głowie. Czym jest serce? To, z którym Jarek w tej chwili leży w pogotowiu, gdzie go pozdrawiamy. Czy to tylko taka przepona do pompowania serca, do pompowania krwi, czy coś więcej? Tradycyjnie serce było źródłem uczuć. Uczucia tam lokowano. Dopiero począwszy od mniej więcej XVII wieku, zaczęto serce uważać za pompę, która po prostu służy wyłącznie do pompowania krwi. Na gruncie okultyzmu czy ezoteryki serce w dalszym ciągu uważa się za niematerialne źródło uczuć i uważa się też, że jest odwrotnie. Krew ludzka napędzana przez siły niematerialne powoduje ruch serca. Istnieją na to nawet pewne dowody matematyczne, które na które nie będziemy tu wchodzić. 20, 57, 53, 20, 79, 11. Pod tymi numerami możecie Państwo dzwonić do pana doktora Jerzego Prokopiuka. Jerzy Prokopiuk przedstawia się jako tłumacz naukowy. Jest człowiekiem, którego nazwisko znają wszyscy, którzy czytali Freuda, przynajmniej człowieka, religię, kulturę, którzy czytali Fromma, no i przede wszystkim ci, którzy czytali Junga w dużej mierze polszczyźnie przyswojonego przez pana Prokopiuka. Jerzy Prokopiuk, wiek, nie wiem, romantyzmu, domyślności serc, magnetyzmu, nowej wiary w cuda. Wyliczył pan jednym tchem kilka jakby dowodów, czy przeczuć wkraczania w inną czy nową epokę, bo z jednej strony jest to typowy nastrój końca wieku, czasami w mniejszej skali jak Front de Siècle z przełomu XIX-XX, a czasami z wielkimi przeczuciami dotyczącymi końca świata jak koło roku tysięcznego. A drugi aspekt, zresztą znacznie poważniejszy, znacznie ciekawszy, to jest aspekt ten, który łączy się z pojęciem już to epoki wodnika, już to New Age, nowej ery. Wydaje się, że po kilkuset latach dominacji myślenia scjentystycznego, materialistycznego, technologicznego wreszcie, pojawiają się przynajmniej pierwsze jaskółki nowej epoki. To byłoby to określenie nowy romantyzm, aczkolwiek może trochę za wąskie, albowiem można by oczekiwać, że w naszych czasach przeżywamy może prapoczątki, to jeszcze daleko nam do apogeum tej nowej epoki, przeżywamy prapoczątki radykalnej zmiany tego, co można by nazwać paradygmatem nie tylko naukowym, ale także paradygmatem obyczajowym, mentalnym, w szerszym rozumieniu, poznawczym oczywiście, a pośrednio zatem także kulturowym i cywilizacyjnym. Mówi pan paradygmat, czyli wzór, wzór nowy, czy może powrót do jakichś wzorów starych? To wszystko, co mieści się w psychologii głębi, czy jest czymś zupełnie nowym, czy może ma swoje dalekie świadectwa w nauce średniowiecznej, w nauce azjatyckiej? Mamy do czynienia właściwie z dwoma propozycjami. Jedna propozycja jest wyraźnie regresywna, proponuje nam powrót do różnego rodzaju nowych epok średniowiecznych. Mamy takie przecież kręgi nawet u nas w Polsce, które marzą o powrocie do nowego średniowiecza. Z drugiej strony mamy wyprzedzanie naszej epoki. Polega to na tym, że dla mnie osobiście zresztą takim przejawem będzie, powiedzmy, cała struktura wyobraźni, czy dynamika wyobraźni związana z science fiction. To jest przecież typowy twór naszych czasów, nigdy przedtem czegoś takiego na dobre nie było.
Otóż to są dwie propozycje, które paralelnie do myśli Toynbee'ego można by nazwać archaiczną i futurystyczną. Ucieczka w przeszłość i ucieczka w przyszłość. Mówi pan nasza epoka. Ja mówiąc szczerze, kiedy słyszę porównanie naszej epoki, która nie wiem, czy ma lat 30 po II wojnie światowej, czy może 200 po oświeceniu, i kiedy mi się ją porównuje ze średniowieczem tysiącletnim, zadaję sobie... Rok 1917 jest takim wyznacznikiem. Nawet nie dlatego, że miała miejsce rewolucja bolszewicka, bo ona była symptomem. Ale ja bym powiedział tak, że w tym roku symbolicznie skończyła się epoka feudalizmu. Niech pan zauważy, zaczęła się na dobrą sprawę u schyłku Rzymu, chociaż miała swoje jeszcze antecedencje starorzymskie, a na dobrą sprawę skończyła się dopiero w XX wieku. Czyli skończył się nie tylko pewien system społeczny, ale także związany z nim obraz świata. Tego świata, który jest hierarchiczny, u samej góry jest Bóg, u samego dołu jest na niebo, ziemię i piekło. W związku z tym człowiek czuł się, jak wiemy, przez długi okres czasu wewnątrz pewnej struktury, geborgen, jak mówią Niemcy, czyli jakby chroniony. Otóż ta epoka skończyła się w czasie I wojny światowej, jakkolwiek oczywiście miała ona swoje znowu antecedencje, no chociażby w postaci ruchów społecznych XIX wieku, czy jeszcze wcześniej, roku 1789. I w tym właśnie okresie powstają te wszystkie teksty, które pan tak namiętnie tłumaczy, zaczynają powstawać teksty zaliczane do grupy psychologii głębi. Czym jest psychologia głębi? Czy to nauka? Jest to nowy rodzaj nauki. Jeżeli poszerzymy pojęcie nauki, to wtedy psychologia głębi nie tylko nauką może być nazwana. Poszerzymy w jakim rozumieniu? Mianowicie w takim, że wprowadzimy ściśle na gruncie psychologii głębi właśnie, wprowadzimy wątek, którego dawna psychologia, żeby trzymać się tego działu nauki, nie znała, mianowicie psychikę pozaświadomą, podświadomą czy nieświadomą, jakkolwiek ją nazwiemy. Otóż to jest wyłom analogiczny do odkrycia świata subatomowego, nuklearnego, na gruncie fizyki. I to te dwa wyłomy pojawiły się mniej więcej w tym czasie, czyli na przełomie XIX i XX wieku. I to jest może jeden z najbardziej rzeczywiście nowego. Przed ludzkością staje otchłań. Otchłań podatomowa i otchłań własnej duszy. No tak, można tak mówić, podatomowa otchłań, ale staje przed nami po prostu... Stąd też i faktyczny, jak można powiedzieć, sojusz między psychologią głębi, zwłaszcza w wydaniu psychologii jungowskiej, a wiedzą tajemną czy ezoteryką. Oczywiście tu jest pewna różnica stylistyk. Jung miał bardziej charakter, nazwijmy to, nauczył się, jeśli można tak powiedzieć, w ciągu ostatnich 300 lat czegoś nowego, metodologii naukowej. Stara ezoteryka dała początek. Co to znaczy ezoteryka? Ezoteryka, jak sama nazwa wskazuje, jest to wiedza tajemna. Już raz użyliśmy tego. A co to jest okultyzm? To jest to samo, tylko po łacinie. Natomiast ezoteryka, żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, jest właśnie wiedzą, prastarą wiedzą, tak starą jak ludzkość. W związku z tym jakby mające pewne niezmienne kanony, jakkolwiek zmienna jest też w pewnym aspekcie zmienna, jak i w czasie. Mówiąc o sprawach związanych z psychologią głębi, czy ezoteryki, czy okultyzmu, czyli po prostu wiedzy tajemnej, mówi pan zawsze, że istnieją jakby dwa światy. Albo nazywa go pan obiektywnym światem zewnętrznym, albo inaczej powiada pan, że istnieje i trzeba uznać, że jest coś takiego, co można nazwać duchowym aspektem natury. Czy to to samo, czy to jednak dwie różne sprawy? Wprowadźmy pewne uporządkowanie. Zgodnie z prastarą tradycją, także chrześcijańską, na przykład człowiek jest istotą i kosmos jest również istotą triadyczną, jest mianowicie ciało, w nim dusza i duch. Tego ducha zapoznano. Czym się różni duch od duszy? Właśnie. Dusza jest światem subiektywnym sensu stricto. To znaczy, mamy świat obiektywny, fizyczny, mamy świat subiektywny, podmiotowy, który nazywamy duszą i wreszcie na zasadzie osobliwego Umstülpunkt mamy do czynienia ze światem obiektywnym, duchowym. I pierwsze pytanie. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy panią. To ja, proszę, może ja przyciszę telewizor, bo jest, mamy kłopot. Proszę bardzo, proszę przyciszyć telewizor. Chwileczkę, chwileczkę. Ja chciałem zadać takie pytanie. Już nie wizjonerzy czy wróżbici, ale podobno uczeni. Wczoraj Ekspres Kulisy zamieścił sensacyjną wiadomość, że bo panowie mieli nam coś powiedzieć na temat tak zwanego końca świata. No, olbrzymia kometa uderzy w Jowisza, co może się dla nas skończyć katastrofą, jaka dotknęła Ziemię 65 milionów lat temu. Chciałbym bardzo, żeby pan profesor Prokopiuk coś nam na ten temat mógł powiedzieć. Czy to faktycznie może nastąpić taki straszny kataklizm? Dziękuję. Zaczęliśmy konkretnie. Podawajmy. Jakkolwiek o końcu świata może byśmy mówili o na końcu, żeby jeszcze sobie dać szansę. Ale, żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, jakkolwiek być może pana rozczaruję. Albowiem, pytanie pańskie właściwie dotyczy jakiejś nieznanej mi skądinąd prewizji astronomicznej. Ja, nie będąc astronomem, wbrew temu, co pan redaktor zechciał o mnie powiedzieć, jestem specjalistą z astrofizyki, naturalnie nie mogę odpowiedzieć na pytanie, na które mogą odpowiedzieć tylko astronomowie. Jakkolwiek podejrzewam, że astronomowie mogą się obawiać takiego wydarzenia, ale mam duże wątpliwości do tego, czy mogą być go pewni. W związku z tym chciałbym odpowiedzieć na pańskie pytanie nieco ogólniej. Ale konkretnie. Ogólnie, ale konkretnie, proszę bardzo, jak pan chce takiej syntezy. Otóż ta ogólniejsza forma odpowiedzi będzie brzmiała następująco. Istnieje wiele możliwości tak zwanego końca świata, lub też mówiąc skromniej, końca pewnej epoki. Jeżeli mówimy o końcu epoki, to mamy na myśli na ogół to, co robi człowiek. Powiedzmy, no, historia ludzka się rozwija, grupy społeczne wymieniają się, elity się wymieniają i tak dalej, może dojść do jakichś procesów cywilizacyjnych. Czyli końca naszego świata. Końca naszego świata, to znaczy innymi słowy, no powiedz przykładowo, końca epoki, w której dominowała nauka i technika taką, jaką ją znam. To jest jedna możliwość. Druga możliwość to jest oczywiście możliwość jak gdyby jeszcze wewnątrzziemska, nie wymagająca interwencji z zewnątrz, ale jeszcze jakby wywołana przez człowieka. No, jeżeli my spowodujemy, kataklizm typu ocieplenie atmosfery i roztopienie lodów biegunowych, to wprawdzie to my wywołamy jako ludzie, ale efekt będzie naturalny, przyrodniczy oczywiście. No i wreszcie trzecia możliwość, najmniej chyba dająca się przewidzieć, bo tamtych dwóch można przynajmniej spekulować, można się lękać zasadnie. Natomiast nie bardzo zasadnie można się lękać katastrof kosmicznych przychodzących zupełnie z zewnątrz, ponieważ w gruncie rzeczy nic nie możemy o nich powiedzieć na dobrą sprawę. Dlatego ja bym, jeżeli koniecznie chciałbym się lękać, a bynajmniej bym nie chciał zresztą, to raczej bałbym się tych pierwszych dwóch zagrożeń, bo przynajmniej mam to poczucie, że ja coś mogę tu zrobić, tam minimalną może skalę indywidualną, ale jednak mogę. Natomiast w przypadku uderzenia komety w Jowisza, czy zgoła asteroidu w Ziemię, nie mogę zrobić absolutnie nic. Zaczynaliśmy mówić o tym, czym się różni duch od duszy. Ja bym chciał pana zapytać bardzo prosto. Czy pan wierzy w duchy? To znaczy, czy wierzy pan w to, że istnieje gdzieś jakiś świat, w którym to wszystko, co my robimy tu na Ziemi, nie wiem, odciska się, jest zaprojektowane, w którym będą konsekwencje tego, co my robimy? Rzeczywiście, oczywiście tak, to znaczy innymi słowy, sądzę, że nasz świat, szeroko pojęty nasz świat, jest światem wielowarstwowym, jest bogatym światem, łącznie z alternatywnymi kosmosami istniejącymi jak gdyby w innych czasach, czy w innych czasoprzestrzeniach. Niemniej tradycyjnie mamy do czynienia zawsze, już raz o tym wspomniałem, z poza światem materialnym, z którym mamy bezpośrednio do czynienia, oczywiście z całą grupą warstw, czy szeregiem warstw takich światów jak świat eteryczny, używając terminologii ezoterycznej. To znaczy innymi ten świat, w którym żyją istoty związane. Świat eteryczny, nie zrozumiałem. Świat eteryczny jest to świat ten, który istniejąc niezależnie od świata fizycznego, determinuje jego bios, to znaczy innymi słowy życie. Życie wbrew mniemaniu mechanistycznej biologii jest w gruncie rzeczy czymś
misterionem, jest tajemnicą w tym rozumieniu, że swoje źródło ma w świecie duchowym. Jego formą jest świat eteryczny. To jest ten świat, który rządzi, nie wiem, roślinami, zwierzętami, ludźmi w warstwie biologicznej, no, tak, i w warstwie czasowej. A tak po prostu, wierzy pan w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny? No to duży przeskok. Oczywiście, że tak, tylko tyle, że interpretuje to inaczej, niż przyjmuje to na ogół przyjmowana w Europie ortodoksyjna chrześcijańska teologia. Wszystko jedno, prawosławna, katolicka czy protestancka. Mianowicie różnica polega na tym, że w moim przekonaniu poprzez wiele inkarnacji, wiele wcieleń, to jest wątek reinkarnacyjny, który na gruncie chrześcijaństwa dopiero ulega odrodzeniu, a był na 2000 lat zawieszony jakby. Jakkolwiek w Ewangeliach ewidentnie są wypowiedzi Chrystusa pozytywne na temat reinkarnacji, czy możliwości reinkarnacji. Mam rozumieć, że wierzy pan w reinkarnację. Jestem głęboko o niej przekonany. Ma pan na to dowody? Była pośrednia, znaczy nie z moich własnych wspomnień, ale wiemy, znaczy nie wszyscy może wiedzą, ale istnieje aktualnie bardzo bogaty nurt badań wychodzących z kręgu parapsychologii. Badań przede wszystkim dotyczących oczywiście ludzi, którzy sobie jakoś tam przypominają. Przypominają albo w sposób spontaniczny, albo w sposób indukowany, to znaczy są poddawani głębokiej hipnozie i wtedy przypominają sobie poprzednie wcielenia. Z tym... Jakie to mogą być te poprzednie wcielenia, czy to są... Wszystkie możliwe, to znaczy dotyczących jakiegoś życia w związku ze zwierzęciem, bo trzeba by chyba tak tylko powiedzieć, jest to taki margines, że praktycznie nie można go brać pod uwagę. Takie przekonanie istnieje na gruncie orientalnym. W europejskiej koncepcji reinkarnacji człowiek może stać się tylko człowiekiem, może stać się gorszym człowiekiem, to prawda, ale tylko człowiekiem. Powiedział pan gdzieś o sobie, że jest pan gnostykiem i heretykiem. Czy to znaczy, że nie jest pan katolikiem? Nie jestem rzymskim katolikiem, ponieważ uważam, że jest to tylko jedna z możliwych form religijnych. Natomiast jako gnostyk oczywiście jestem, na pewno nie z mojego punktu widzenia, ja przynajmniej definiuję herezję zupełnie inaczej. Herezja dla Kościoła to jest rodzaj odstępstwa czy, nie wiem, odmowy współpracy z Bogiem, tak pojętym jak pojmuje go Ojciec Święty czy, nie wiem, popi czy pastorzy. Natomiast w moim przekonaniu herezja to jest słowem pięknym. Jest to słowo, które mówi, że mamy prawo do wolnego wyboru naszych poglądów. Trzy pojęcia: gnoza, mistyka, magia. Mógłby pan te pojęcia króciuteńko uporządkować, bo już jest kolejne pytanie. Najkrócej. Gnoza jest to poznawcze podejście do świata duchowego. Mistyka przeżyciowe. Celem mistyka jest przeżycie bóstwa, kochanie go. I wreszcie magia jest to próba wykorzystania sił duchowych dla jakiejś formy działania pozytywnego lub negatywnego. Dziękuję i oddajemy głos telewizorowi. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Interesuje mnie, jak pan profesor się ustosunkuje do przepowiednia Nostradamusa. Państwo na swojej antenie swego czasu ten reportaż i program przedstawiali. A głównie mnie interesuje, Nostradamus przewidział 96 rok, bardzo kataklicznym rokiem dla nas, i w swoich innych, że tak powiem, przepowiedniach dużo zmian, które się spełniły. I jak pan profesor się ustosunkuje do tych przepowiedzi na ten 96 rok, tak zwany bardzo złym rokiem i po prostu dla nas niebezpiecznym, że tak powiem, według Nostradamusa przepowiedni. Muszę dwie rzeczy powiedzieć w związku z Nostradamusem. Pierwsza to jest, rzeczywiście ma pan słuszność, Nostradamus przewiduje na cały koniec wieku XX szereg wydarzeń o niesłychanie katastroficznym charakterze. I to oczywiście też biorę pod uwagę właśnie jako ezoteryk, jako hipotezę roboczą. Tym bardziej zresztą prawdopodobną, że jest ona zbieżna z, powiedzmy, z pewną dozą relacji innych jasnowidzów z XIX wieku na przykład. Ale mam pewne zastrzeżenie, i to jest ta druga sprawa, mam pewne zastrzeżenie natury metodologicznej. Nostradamus nie bez powodu kodował, szyfrował to, co pisał, w związku z czym na podstawie jego centurii
szalenie trudno jest powiedzieć dokładnie, nagle odkrywamy, no tak, oczywiście, Nostradamus to przewidział. Ja miałem sam takie wydarzenie, że już po historii z Homeinim w Iranie trafiłem na któryś z tekstów Nostradamusa i bardzo wyraźnie była mowa o człowieku, który z Iranu czy Persji, bo on użył tego terminu, ucieka do Francji, a potem wraca i dokonuje rewolucji. Wypisz, wymaluj Homeini, ale dopóki się to nie wydarzyło, znaczy nikt nie mógł tego wiedzieć. Trzeba by spytać, czym się różni wróżba od poezji. Tak, dobrze. W Bułgarii, w klasztorze w Starym Cyrnowie, są freski ludzi z osłoną na głowę. Czy to byli przybysze z innej planety? Drugie pytanie. Czy zostały jakieś książki z Biblioteki Aleksandryjskiej, która spłonęła? Na pewno część tych książek ukradli. Czy to byli książki z innych planet? Na przykład po wojnie uczono mnie, że pan Tadeusz Mickiewicza był na 13 z Głoskowiec. Niestety ten Mickiewicz nie był taki genialny. Następnie pytania dotyczące słów. Rewolucja, obrót, czyli może być handel ziemią. Ziemią handluje się w październiku, bo już wszystko jest zebrane, czyli rewolucja październikowa, handel ziemią. Rewolucja lutowa, można też handlować, bo jeszcze nie jest posiane. Następnie słowo politikos oznacza przewidywanie przyszłości. Tak jest napisane w słowniku języków obcych. Czyli pan Prokopiuk jest politykiem, przewiduje przyszłość. Słowo golem z Biblii, człowiek z gliny. Po co tyle tabletek z glinką, czyli z bolus alba, dają psychiatrzy? Następnie koniec świata, czy koniec światła. Może tam jest ta kreseczka od ele, wcale nie mają ochoty uczyć jakiegokolwiek ucznia. Dziękujemy. Mnóstwo pytań. Jest to mnóstwo pytań i oczywiście nie sposób na nie odpowiedzieć. One są postawione w sposób, który wymaga właściwie osobistej rozmowy. Znaczy innymi słowy, każde z tych pytań jest tematem na osobną, długą rozmowę. I no, nie da się tego zrobić tak, powiedzmy, króciutko. Oczywiście, ale wkraczamy w sferę magii. Niewątpliwie pamiętam zdanie mojego nauczyciela antropozofii, który kiedyś w rozmowie z pewnym zaprzyjaźnionym psychiatrą powiedział biedakowi, że kiedyś właśnie oglądał był, jak się wyraził, laboratorium magiczne na Chodzie, działające. No, dla psychiatry, który spełnił miał powód do wielkiego szacunku dla mojego nauczyciela, był to dość szokujące stwierdzenie. Ale żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie co do magii, nie wątpię, że możemy się o tym wszystkim bardzo łatwo przekonać. Ja przytoczę przykład najbardziej niewinny, żeby nie wprowadzać tu zbyt dużej ilości duchów na tę salę. Mianowicie przykład homeopatii, która przecież wprawdzie stworzona przez Hahnemanna w XVIII wieku, ma korzenie wcześniejsze w magicznej medycynie, no chociażby u Paracelsa. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia analizy chemicznej, jeżeli bierzemy preparat homeopatyczny, to analiza chemiczna nie wykrywa tam nic. Jest to czysta woda albo z odrobiną alkoholu. Tymczasem działa, a o tym, że działa obiektywnie i nie jest to rzekomo placebo, czyli środek podany od tak, prawda, tylko na wiarę, świadczy fakt, że 40% weterynarzy francuskich posługuje się metodą homeopatyczną. Dziękuję i kolejne pytanie. Już można mówić? Tak, można. Panie profesorze, chodzi mi o taką sprawę. Jeszcze w dawnych tych wiekach średniowieczu były czasami wymieniani właśnie ci, którzy leczyli rozmaitymi podobnymi metodami jak Kaszpirowski i obecnie ta dziedzina jest właśnie u nas bardzo często wymieniana. Ale oprócz tego były też jeszcze z tamtych legend, z tamtych opisów rozmaitych sprawy takie jak powiedzmy ci ludzie, którzy żyli po kilkaset lat, zmieniali swoje i już dochodzili do naszych czasów. Jak obecnie pan profesor zapatruje się na te ich sprawy? Chodzi panu o metody leczenia w ogóle. Wydaje mi się, że tu na terenie medycyny właśnie mamy tę taką ostrą konfrontację między medycyną materialistyczną, widzącą człowieka właściwie na dobrą sprawę, tylko jako rodzaj powierzchni, bez wnętrza,
zresztą paralela do behawioryzmu w psychologii. A medycyną starą, no chociażby, no dzisiaj traktowaną trochę jak ludowa, ona kiedyś przecież była medycyną jak najbardziej inteligencką, w rozumieniu słowa inteligencja właściwemu. Wydaje mi się, że ta nowa medycyna, czyli wracająca w dużej mierze do starej, jest medycyną głębinową, jeśli można tak powiedzieć, analogii do psychologii głębi, znaczy jest medycyną, która próbuje leczyć nie tylko fizyczność człowieka, ale także właśnie ciało eteryczne, czy zgoła ciała astralne. Czas nam się powoli kończy, a Państwo dopiero zaczynacie dzwonić. Kolejne pytanie. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać Pana Profesora, jak tłumaczyć fakt snu, który wyśnił się w sposób dosłowny 3 lata wcześniej, aniżeli to zdarzenie miało po 3 latach w tym okresie. Po prostu jest to jeden z miliona przypadków, które każdy na dobrą sprawę może, jak nie u siebie samego, we własnym doświadczeniu, to w swoim otoczeniu znaleźć przykłady na sny profetyczne, zapowiadające przyszłość. Kiedy mówiliśmy o mistyce, powiedział Pan, że czy tak zwane działania parapsychologiczne są też rodzajem sztuczki, czy wkroczenie do świata wewnętrznego. Sądzę, że może i osobisty, i zbiorowy. Co do osobistego, to nie ulega żadnej wątpliwości, też łatwo się o tym bardzo przekonać. Natomiast co do zbiorowego, oczywiście jest to o wiele trudniejsze. Mianowicie moment trudny polega na tym, że różni jasnowidze być może oglądają różne scenariusze, które dobry Pan Bóg, a czasami niekoniecznie dobry Pan Bóg, może jego przeciwnik, przygotowuje nam jako grupom ludzkim. W związku z tym... Można? Czas się kończy. Ostatnie pytanie. No. Chciałem zadać panu profesorowi pytanie. Jak pan ocenia książkę ostatnią wydaną Wahadła Foucault? Jaki jest klucz czytania tej książki? Mówić o tym w Pegazie. Powtórzę, że oczywiście nie jest to książka dla wtajemniczonych. Jest to próba popularyzacji tematyki ezoterycznej w sposób zresztą wykrzywiony i dla niej krzywdzący. Znaczy, ewidentnie jest to rodzaj paszkwilu. I w ten sposób od duchu doktora Jerzego Prokopiuka, który przypomnijmy jest przede wszystkim naukowym tłumaczem tzw. psychologii głębi. Dziękuję Agnieszce za pomoc. A Państwa wszystkich zapraszam za tydzień o godzinie 3 po południu w sobotę. Spotkamy się znowu z politykiem, z Ryszardem Bugajem, liderem Unii Pracy. A więc do zobaczenia za tydzień, w sobotę o 3, chyba to będzie 15, a teraz konkretnie.